Ruszamy w dalszą drogę. Trafiamy do województwa wielkopolskiego, do Śmiłowa w gminie Szamotuły, gdzie Państwo Just z pasją wytwarzają olej rydzowy tradycyjny. Jego nazwa nie nawiązuje do rydza, ale do lnianki siewnej, ludowo określanej w Polsce jako rydz lub ryżyk ze względu na rdzawy kolor. Trafiamy do serca rodzinnej wytwórni. Metoda produkcji oleju rydzowego tradycyjnego, który posiada unijny znak Gwarantowana Tradycyjna Specjalność, jest bardzo podobna do sposobu wytwarzania go za czasów naszych przodków. Tradycyjny charakter oleju rydzowego tradycyjnego jest ściśle związany z niezmiennym od stulecia procesem jego wytwarzania. Zebrane i osuszone nasiona rośliny są na początku rozgniatane za pomocą służących do tego celu kamieni, a następnie walców. Jesteśmy w wyjątkowej tłoczni, bo te maszyny mają ponad 100 lat. Tak, one mają już ponad 110 lat. To jest zestaw maszyn, które oczywiście zostały przystosowane do dzisiejszych warunków, ale działają niezmiennie w taki sam sposób, tradycyjnie, i tak właśnie tworzymy nasz olej rydzowy. Co to jest ten olej rydzowy? No, olej rydzowy to oczywiście nie jest z rydzów, tylko z nasion lnianki. Nasiona lnianki wyglądają właśnie w ten sposób. To są takie malutkie kuleczki, a nazwa pochodzi od tego, że one po prostu są takie rude. Rydzowe, jak rydz. Tak. I to przysłowie lepszy rydz niż nic nie pochodzi od grzybów, tylko właśnie od tych nasion. Bo ludzie jak już tak na przednówku nic nie mieli do jedzenia, takiego tam tłuszczu, świnek i tak dalej, i pili ciągle ten olej, to już byli tacy troszeczkę już przejedzeni tym. Więc mówili, lepszy rydz niż nic. To zaczynamy tłoczyć. Tak. Na tej maszynie płatkujemy właśnie te nasiona. W ogóle to te nasiona podchodzą od polskich rolników tylko i wyłącznie. One są kontraktowane, sprawdzamy te plantacje, żeby one były utrzymane w odpowiednim reżimie. I tutaj wsypujemy te nasiona i te walce je rozgniatają na takie właśnie jakby płatki, które później podgrzewamy. To w następnym momencie pokażemy dokładnie, jak one są rozpłatkowane. A rozpłatkowane są po to, żeby wydobyć z nich ten olej. Inaczej po prostu się tego nie da zrobić, bo łupina tych nasion jest bardzo twarda. A co to za maszyna? Na tej maszynie wstępnie spłatkowane tutaj nasiona podgrzewamy i dodajemy troszeczkę wody. Te nasiona oczywiście są podgrzewane nieznacznie. Ta maszyna jest przerobiona, bo wcześniej nie było grzałki elektrycznej, tylko pod spodem było palenisko i po prostu się paliło drewnem i te nasiona się podgrzewały. I często zdarzało się tak, że te nasiona były za mocno podgrzane i olej miał taki specyficzny smak. Teraz nie możemy tego robić, dlatego że to musi być olej zimno tłoczony. Na przestrzeni trzech ostatnich tysiącleci olej rydzowy tradycyjny był wykorzystywany w Polsce jako środek spożywczy i techniczny. Z chwilą pojawienia się innych roślin oleistych jego znaczenie zaczęło spadać. W okresie powojennym do 1955 roku był drugą rośliną oleistą przetwarzaną na olej. Po tym czasie rzepak całkowicie wyparł lniankę z uprawy. W połowie lat 90. powrócono jednak do produkcji oleju rydzowego tradycyjnego. Musimy tutaj uważać. Tak. Odsunąć się nieco. Tak. To jest ostatni etap tłoczenia. Czyli tutaj wsypujemy nasiona, a tym przybijakiem, to tutaj jest taka przeciwwaga, przybijamy je, a sam tłok hydrauliczny, który będzie tłoczył, wychodzi od dołu i przy około tam 450 atmosfer, to jest bardzo dużo, zacznie już tutaj być wyciskany ten olej na zimno. I teraz wyobraźcie sobie, teraz mamy tutaj mechaniczny silnik i mechaniczną przekładnię, ale przedtem kiedyś to robili ręcznie. Czyli było dwóch takich facetów, którzy ten siłownik popychali na dół i to była żmudna i bardzo ciężka praca. Ja jeszcze od razu zapytam, ilu nasion trzeba, żeby powstała taka butelka oleju? Żeby wytłoczyć litr oleju, trzeba mieć dobrych nasion, około 3,5 kilo. Mamy własną odmianę, która się nazywa własną odmianę nasion zarejestrowaną, która się nazywa Śmiłowska. Od Śmiłowa, gdzie jesteśmy. I oczywiście ten olej, jako jedyny w Polsce, ma znak Gwarantowana Tradycyjna Specjalność. To jest oczywiście znak uznany przez Unię.
I tak proces produkcyjny został zakończony. Teraz pozostaje tylko spożywać, a z pewnością warto, ze względu na bogate wartości odżywcze. Jak ten olej wpływa na nasze zdrowie? Olej rydzowy ma fenomenalny wpływ na nasze zdrowie, ponieważ dostarcza nam wielu nienasyconych kwasów tłuszczowych. Stosowanie tego oleju na co dzień powoduje, że możemy obniżyć cholesterol we krwi oraz pozbyć się cukrzycy stopnia drugiego. To jest taka witaminowa bomba. Tak, witaminowa bomba, ponieważ zawiera witaminę A, D, podstawy witamin, które powinniśmy uzupełniać w swoim organizmie. Dzięki czemu też mamy energię? Energia, witalność na co dzień. Czyli warto spożywać codziennie właściwie? I do śniadania, i do obiadu, i do kolacji. Wśród innych olejów rydzowy tradycyjny wyróżnia się specyficznym smakiem z wyczuwalną nutą cebuli i gorczycy oraz przyjemnym aromatem. Pani Krystyna Just to znana w gminie Szamotuły promotorka oleju rydzowego tradycyjnego i jego walorów smakowych. Postanowiła pokazać Marysi, jak można wykorzystać go w kuchni. Pani Krystyno, olej rydzowy jest od zawsze związany z Szamotułami. Tak, to jest typowy olej dla ziemi szamotulskiej. Ja mam na sobie strój szamotulski, tak zwany strój babski, czyli strój mężatki, żeby podkreślić rolę tego oleju, jaki on odgrywał na ziemi szamotulskiej. Spożywano go z różnymi potrawami. Był to tak przede wszystkim olej postny, szczególnie w Wielkim Poście spożywano wtedy, kiedy przed Wielkanocą nie było jeszcze innych plonów. A co tutaj możemy zrobić? Co by Pani zaproponowała? Bo to podobno jest lokalny rarytas. Tak, lokalny rarytas, śledziki w oleju rydzowym i cebulka w oleju rydzowym. To działamy. To może trudne zadanie dla Pani, czyli proszę obrać cebulkę, dlatego że do tej potrawy potrzebna jest cebula, ogórek kiszony, no i oczywiście śledzik. Będzie cebulka do śledzika i będzie cebulka tylko do oleju rydzowego. A ja w tym czasie, jak Pani będzie obierała cebulę, pokroję ogórka kiszonego. To może proszę pokroić w krążki. To. A tu pokroimy to w drobną kosteczkę. Odrobinę solimy tą cebulkę. Odrobinę. Tyle? Za dużo. A to jest tak, sól. Sól. Mhm. I proszę wrzucić tutaj do ogórków. Tak. Cebula wycisnęła z oczu Marysi łzy, ale jak widać, nie poddawała się w działaniu. Dodajemy troszeczkę pieprzu. W dawnych czasach nie dawano pieprzu, tylko dawano zmieloną czarnuszkę. Też to było bardzo smaczne. I dajemy, wlewamy sporo oleju rydzowego. Do tego jeszcze oleju, bo szamotulanki zawsze były bardzo oszczędne, żeby nie dawać tak strasznie dużo oleju, bo to cenna rzecz, to wlewało się troszkę soku z kiszonych ogórków. Jak wiadomo, to sama dobroć. Płaty śledziowe bierzemy i kroimy i śledzika wrzucamy do naszego dressingu i kładziemy przynajmniej na 2 godziny w chłodne miejsce, czyli do lodówki. Z wierzchnich warstw cebuli zostały nam jakby te koszulki cebuli, które pokroiłyśmy. Pani Maria pokroiła tak drobniutko w kosteczkę. Bardzo drobniutko i zmorzyła solą. I to wykorzystujemy jako cebulę z olejem rydzowym, które dajemy jako oddzielną potrawę do chleba, do ziemniaków, czyli poznańskich pyrów.
Potrawa gotowa to tylko jeden z wielu rarytasów, który można przygotować z olejem rydzowym tradycyjnym. Jak widać, z pewnością warto podjąć się takiego wyzwania. Ślinka cieknie, nawet bez próbowania.